Witam, ja już jestem na terenie Zbytkowa. Słuchajcie, tutaj jest skrzyżowanie z drogą krajową numer 81. Jest zakaz. No to podświetla może. Jest tu, jest zakaz ruchu do rowerzystów. Ale o co się tu rozchodzi? O to, że tutaj jest taka trasa rowerowa z kostki i tutaj jeden z cyklistów ją fest skrytykował. Mianowicie czemu? Że jest kostki i że tam jest dość dobro druga i fajny asfalt, że tam idzie po ciś, a tutaj jest to dzielone razem z pieszymi. Nie wiem, czy to ktoś tutaj je trzyma. O, tak to będzie. Razem z pieszymi. I że ta trasa jest fest krótko. Bo ona tam idzie, tam kaj te światła pomarańczowe są, tam są chałupy i tam jest taka uliczka i ona tam idzie no ku tym chałupom. To jest no do tych chałupów, to nie ma żadna taką jakąś profesjonalną trasa. Ja tutaj przyznaję recht, że jak budować trasy, to no to już asfaltem, z asfaltem i taki no profesjonalne, ale jak to jest tak do takich chałupów na wsi, tak jak tutaj, no to se dejmy trochę pokój. Sam widzicie, jaki tu jest ruch i ja osobiście nie polecam jazdy takimi drogami krajowymi. To jest droga krajowa numer 81 z Wisły na Katowice, tak zwana Wiślanka. No i no sam widzicie, no w takim ruchu to się ciężko jeździ. Ja wiem, że ci co na szosach jeżdżą, no to oni wolą taki asfalty, aniżeli taki kostki, no tutaj też ich trochę rozumie. Ale no myślę, że nie tędy droga, żeby tak rozprawiać o czymś takim. Także no to jest trasa rowerowa, tam no do tych chałupów i chodnik zresztą też. I tutaj no pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, to o tym trzeba pamiętać. Dobrze, że ta trasa jest, mnie to wystarczy. I tutaj w Zajrzech jest na końcu tej trasy już, to jest ulica turystyczna tutaj w Zbytkowie. No i słuchajcie, no to jest taka uliczka, taką można powiedzieć, że no do chałupów. I faktycznie no jak oni mieli łazić poboczem tej dwupasmówki tutaj, czy jeździć na kole, no to faktycznie no jest to szaleństwo. Zresztą widzicie no sam, jaki jest piorunowy ruch na tej drodze, no. Także no druga sprawa, że tutaj też widzę, że nie ma możliwości przejazdu na drugi pas w stronę Wisły. Także no, no nie mają tutaj łatwego życia ci ludzie. I nie krytykujmy tego przedsięwzięcia tutaj, bo faktycznie no to jest krótka trasa, tak o, nie wiem, no niecały kilometr. To jest do tych mieszkańców chodnik, trasa rowerowa. Także jak dla mnie to jest bardzo dobre tutaj rozwiązanie, aniżeli łażenie koło tej dwupasmówki i narażanie się na jakieś nieszczęście, no bo łażenie poboczym takiej dwupasmówki, no to jest igranie ze śmiercią już de facto. Ostatnio w Czechowicach, Dziedzicach były takie śmiertelne potrącenia. Przełazili przez pasy i no, potrącili śmiertelnie ludzi. Zresztą mój sąsiad już jakieś 2 roki prawie będzie też przełaził przez dwupasmówkę, co prawda w miejscu niedozwolonym. No i przypłacił to życiem, no. Chłop nie miał jeszcze 30. Także no jeśli chodzi o samorząd, bardzo dobre rozwiązanie dla fachowych cyklistów, no nie jest to satysfakcjonujące, ale no wszystkiego się pogodzić nie da. Także ja oceniam to na plus, ta trasa jak najbardziej do lokalnych mieszkańców.
jest dobrą. Do profesjonalnych rowerzystów, do szosowców, no nie, bo jest kostka. Oni wolą asfalt. Jo, też wolę asfalt. Dobrze, że to coś takiego zrobili, że jest bezpieczniej. Jo, teraz też, że tą trasą jechał, bo nie chcę jechać tam po tej dwupasmówce, żeby mnie tam nie zatłukli. Fakt, że jest zakaz. No i tak to wygląda. Także no, jakby to była taka fest, trasa rowerowo wzdłuż tej dwupasmówki, to by ją musiała budować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I byłoby fajnie, ale tutaj wybudował to samorząd do swoich mieszkańców. Jest to super rozwiązanie i temu fest sprzyja.